Witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki Biedak. Mamy 6 rano, jak zwykle. Sławek już wstaje, natomiast Balbina dopiero co się położyła, bo się zajmowała dziećmi. O, Mateusz jest przeze mnie przytulany. Zastanawiam się, jak te Simy mają być przytulane przez nich, jak on nie może zaprosić Błażeja z dzieckiem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Błażej ma syna. Urodził mu się syn. I tak, tutaj. Proszę bardzo. Mateuszek. Miał wcześniej Marcelinkę, córeczkę i teraz ma Matuszka, syna. Także Balbina znowu została babcią i Sławek dziadkiem. Także tak, dziecko drogie, co z tobą? Ty śpisz. Ty się bawisz, dobra, zajmijmy się psem. Bo pies... Już co będzie wyprowadź? Najlepiej. Robimy to w ten sposób. Obudź się, Nura, idziemy na spacer. No. Grzeczny piesek. Ona jest śliczna, uwielbiam ją. Balbina cóż, będzie pewnie spała pół dnia. Ale dzieci jej na pewno na to nie pozwolą, więc tak. Peszek, takie życie. Chciałaś dzieci, masz dzieci, jak to ostatnio było. Co ty w ogóle tworzysz, Sławomir? Czy on będzie chodził w kółko po tych schodach? Nie? Dobra. Już się wystraszyłam. I szybko z tym psem, bo tutaj trzeba dziećmi się zająć, a Balbina chce spać. No, dziecko już wyjada psu z miski. Już jesteś, nie? Super. Czekaj. Pokaż mi właśnie jej towarzystwo. Jest takie średnie, powiedziałabym. Więc możesz dać przysmak, pogłaskać i podrapać po brzuchu. Czemu zawsze chcecie się bawić w raport? Tutaj nic nie ma, dobra. Co z wami? Bo oni stoją na tym podjeździe dla samochodów i nie mogą nic zrobić. Dobra. Musimy poczekać aż... Albo czekajcie, dobra. Nie. Poradzicie sobie? Nie. Wow, udało się. I w tym śniegu zniknęła cała. O rany. Na górę chodźmy do dziecka. Gdzie jest Kornelka? Przyszła się obudzić mamę? Tata cię włoży do końca. Balbina śpi niewzruszona. Krzyki dziecka i w ogóle nie budzą. Zobacz ty. Sławek w ogóle uwielbia chodzić w swojej piżamie. Muszę mu ją zmienić, bo to jest masakra jakaś, jak on w tym wygląda. weź ją. Patrzcie, ona sama wyszła. Skubana. Dobra. A żebyś tak częściej umiała sama wychodzić ty. Troszkę się z nią pobawimy. I dam jej jeść. A potem sam sobie coś zjedz. O, Balbina, wyspałaś się? No, nareszcie. Już 10. Od razu weź prysznic, będzie z głowy. Chyba dzisiaj nie będę otwierała jakiejś kwiaciarni. Myślę, że Balbina posiedzi z dziećmi, a... Sławka wyślemy po prostu, żeby robił samochód i tyle. Albo na odwrót. Sama nie wiem. Ale na razie to oni muszą zjeść. Zupkę babuni na śniadanko, tak jak ostatnio.
Będą zdrowi i najedzeni. Karolina już się ma dobrze. W miarę, tylko jeszcze jej zabawy brakuje. To sobie skorzysta i niech się tutaj bawi. Tak jest. Babinka idzie jeść. Też jej zabawy brakuje. Sławomir zje. Również tutaj czeka toaletka i niech idzie robić ten samochód. No już chyba się nie opłaca otwierać tej kwiatanki, mamy 12 godzinę, więc nie wiem, czy jest jakiś sens. Myślę, że Balwinka dzisiaj posprząta w domu po prostu. Tak będzie chyba najlepiej. Nura, co tam u ciebie? Jesteś brudna i głodna. Trzeba ci właśnie dać jeść. Wyrzuć, wyrzuć, posprzątaj, posprzątaj. Wyczyść. Gdzieś tu jeszcze było, żeby wynieść śmieci, o. Wyczyść prysznic. Czemu nie mogłem kliknąć na wannę? O, jest. Wyczyść wannę. Wyczyść. Następna się tam, że dopiero chciałam położyć spać. Coś ty zrobiła z tymi śmieciami? Aha, ty jeszcze nie wyrzuciłaś śmieci, dobra, bo... Ja jej kliknęłam, żeby ten posprzątał naczynia. Już co, wyłącz ten komputer. Idziemy z Balbiną wyrzucić śmieci. Nic nie przyszło, nie. Nie możesz wyjść sama? Możesz dorosnąć. Nie chcemy jeszcze, żebyś dorastała. Jak tam? Czemuś ty się nie załatwiła, dziecko drogie? Szybko. Bo zaraz będzie katastrofa. Katastrofa. Dzieci mogłyby jednak troszkę szybciej sikać. Ale dobra. Wyłącz kompa. O, jak mnie to denerwuje, jak oni się fascynują tym śniegiem, deszczem, jakby nie wiem, co to było. Chciałabym właśnie schować. O! I dokładnie, weź dziecko już do końca. Jak tam Kornelka? Kornelka też może zrobić siusiu. Super. Podejdźcie na chwilę. Poczekamy, aż ona skończy sikać, żeby jej dać jeść. Sławek już idzie. Skończyłeś? Aha, ty jesteś padnięty. Dobra. Darujmy mu. Możesz to opróżnić w tym czasie, jak ci się nudzi. Wiem, że tobie zabawy brakuje, ale... Dzieci mają pierwszeństwo, bo ona znowu wyżera psu. To dziecko jest okropne. Ona będzie chyba brudasem. Będzie nieschludna. Albo coś w tym stylu. Dobra, Babina, dajesz. O, wiem, ćwicz jogę. Ćwicz jogę, nie płacz. Nie płacz. Ćwicz jogę. Podniesie jej to trochę zabawy, czy przecież nie rośnie zabawa w ogóle? Chyba nie rośnie. A ty idź tutaj. Baw się klockami. W ogóle czekaj. Daj nam je to swoje arcydzieła. O, powiesimy na ścianę. Nie to. Takie piękne rysunki. Dobra, Balbina, bo to ci średnio podnosi tą... Dawaj, skakanka jest najlepsza. A jeszcze psa trzeba wykąpać, no, żebym pamiętała. Dałabym jej telewizor, ale telewizor jest w sypialni. Tak, ja tam...
problemy. Ty prześpisz cały dzień, weź wstawaj, weź prysznic. Byś chciał? Samochód chcesz kupić? A po co ci samochód, jak ty ciągle siedzisz w domu? Taka tam szczerość. Nie noś, tylko ją wypuść. Co ty tam chciałaś z tym drzewem? Drzewo chcesz kupić, dziecko? Co z tobą nie tak? No co, moi drodzy, staramy się o kolejne dzieci? Szalejemy, czy nie? Ja bardzo lubię utrudniać życie moim simom i przy okazji sama sobie. Jak możecie zauważyć. Lepiej ci, Balbina, z tą zabawą? Lepiej. Dostajemy prysznic. Mała coś by chciała? Można jej dać butelkę w sumie. Czemu one wiecznie wyjadają? Psu jedzenie. Nie mam pojęcia. Co te dzieci sobie myślą? Ale chodź tu się odpręż. Zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. Ty też, Sławek, się odpręż. A ty zjadłaś, to idź, siuśpaj. Ile masz dni? 10, to powinno, no, na spokojnie wyjść. Ta głowa w poduszkę, masakra. Gdzie telewizor, Palpino, ogarnij? Tutaj jest Sławek, obejmij go. Obejmij go, wiecie co? Wezmę te poduszki na chwilę. Bo chciałam, żeby było ich widać, bo chcę im zdjęcie zrobić. Właśnie. Pocałuj. Gorące pocałunki. Jak romantycznie. Wiecie, to kolejne dziecko nie musi być wcale planowane, wiecie, może przypadkiem wyjść, tak? A może nie wyjść? Może wyjść, może nie wyjść. Boże, już czuję, że będę tego żałowała. Będzie melodyjka, uwaga. Nie ma. Nie ma dziecka. A jednak jest. Z małym opóźnieniem. No cóż, moi drodzy. Zdarza się. Takie życie. Także tego. No cóż, moi drodzy, myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Także tak, rodzina biedaków po raz kolejny się powiększa. Tak, Balbina szaleje, nie ma co. Sławek chce pozostawić po sobie naprawdę duże potomstwo. I co zrobić? O Boże, aż się boję, co to będzie, ale cóż. Na pewno będzie ciekawie, to jest pewne, dlatego no. No cóż. Ja Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I że również cieszycie się, że Balbina jest kolejny raz w ciąży. Ona na pewno się ucieszy. W kolejnym odcinku będą chyba już urodziny dziewczynek, jeśli się nie mylę. Albo w następnym jeszcze, nie wiem. To się okaże, bo ja muszę zobaczyć, jak mi to wyjdzie. Także na dzisiaj to by było tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!